Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Dead Space. Cóż, czekaliście długo na tę grę, ale zanim rozpocznę rozgrywkę, musicie zobaczyć to intro. Tak więc poczekajcie na nie chwileczkę, zaraz powinno się pojawić. Ja w tym czasie wprowadzę się w klimat. Możemy zaczynać. Trochę się boję, że dostanę zawału w tej grze, ale cóż. Mam nadzieję, że nie. Bierzemy sobie zaraz poziom trudności. W sumie wszelkie informacje o grze znajdziecie w opisie. Link do strony, jak coś więcej. Ja grę przechodzę pierwszy raz w życiu. Nie wiem nic, więc będę się bać jak cholera. No ale stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby taką grę przejść po raz pierwszy właśnie z wami. Okej. Średni poziom trudności, żeby było średnio. I lecimy. Tutaj ten początek będzie się dłuższą chwilę ładował. Ale to nie powinno być dużym problemem. Zaczynamy w takim razie. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. Jestem ciekawa, o czym ona mówi. Czy przypadkiem nie o tej stacji, na którą lecimy? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you two have a lot of catching up to do. Tak, to ta stacja. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Miss Daniels. Aegis 7 is a gold mine, according to Prospector's reports. Kobalt, silikon, ta gra ma swoje lata, ale jest ładna. Nie jest taka stara, ale... Nie jest to też nowość z zeszłego roku. Czy z tego roku. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class.
And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if our power's low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. Nie jest zbyt bezpiecznie. Dobra, trochę się odwrócę. No to... Słońce nam świeci. It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you heard the lady. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures are go. Uh-oh. Tak, to nigdy nie może się dobrze zacząć. That guidance tether's damaged. Switch to manual, now! Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No! We can make it inside! Corporal, I gave you an order! Nie, no chyba się nie zabijemy, prawda? To tak byłaby krótka. Okej, chyba się udało. Albo i nie. A, udało się. Is everyone okay? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Now settle down, let's get to work. Corporal, report. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to fix. All right, let's get some extra hands from flight deck to help out. Hey, włosy zachowują się dziwnie. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Yeah. Światełka. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. All right. We've still got a job to do. We're moving out. Jakie spojrzenie. No, to jest nasz główny bohater. Nie widzieliśmy jego twarzy prawdziwej. No. Idziemy tu? Czy nie? O! Mały zestaw medyczny. Patrzcie, patrzcie. To był chyba ekwipunek. Broń. Ważne. Okej. Poruszamy się strzałkami. Okej. Wychodzimy. Znowu idę. Nie tam, gdzie powinnam. Idę. Nie ma tu nic ciekawego. Nie, taki duży ten statek. Chyba, że to jest po prostu kapsuła. You didn't lose power to the port booster. You lost the port booster. Unbelievable. Ach, reklamy. No i będę musiała się przyzwyczaić do tej kamery. Guess the power's down everywhere. Isaac, get over here and hack the door pad. No to co? Dobrze, dobrze. Miło. Nie mogę nic z tym zrobić, dobrze. Tu się coś błyska. O! Zostałam ostrzeżona, że ta gra... Mi się wydaje, że to... Coś tam pamiętam, że ktoś mi mówił, że w tej grze trzeba zbierać wszystko, co się da, bo amunicja może się skończyć.
That security console is still alive. Isaac, log in and see what you can find. Kendra, get that elevator back online. Okay. Power's dead. I can't. Then we root the damn power. Idziemy. Look, if we all cooperate, we can figure this out. Krew jest bardzo niepokojąca. Let's get that computer display up, Isaac. Use the locator system to find your next objective. Aha. Tak jest mapa. I ekran celów. Dobrze. Przeglądałam to sterowanie przed rozpoczęciem wgrania. Ale... I tak się naprawdę go nauczę dopiero teraz. Huh, that doesn't look good. She's taken a lot of damage. The tram system's offline. Getting around is gonna be difficult. The air seems to be flowing again. That's a start. Uh-oh. What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted. Everybody relax. What was that? Did you hear that? Not sure. I don't know. Something's in the room with us. Jesus! Open fire! Open fire! Z tym będziemy musieli się zmierzyć. Biegniemy w szlak. Otwieraj! Dlaczego nie wlazłeś za mną? Dziwne. Szlak by to. Okej. Wcale mi się nie podoba to, że jedziemy głębiej. Co to było? Cześć. Odcień skończony. Nie ruszaj się. Okej. Ogarniam. Cóż to? Energia plazmowa. Energia plazmowa. Super. Mogę to ruszyć jakoś? Nie no. Wchodzimy. O szlak by to. Dziękuję za radę, człowieku. Boże, trzęsę się cała. Co my... Aha, nie tym. Co my tu mamy? Amunicję do piły plazmowej. Okej. Nie wiem, jak to jest z przeładowywaniem. Czy przypadkiem nie stracimy wszystkiego. Niedobrze.
Nie, co, bo w niektórych grach jak się przeładowywuje grę. Moglibyśmy użyć przecinaka, żeby się tam dostać. Co, działa? Nie. No to nam dało. No dobrze. Zmarnowałam tylko jeden pocisk. Okej. Już stwierdziłam, że... Skoro mamy dwie, to mogę użyć. This is Benson. Everybody listen up. They're using the vents. That's how they're getting around the ship. Stay away from Gal! Get back! Get back! Ow. Kredyty. Ciekawe, do czego nam się to przyda. Isaac! Isaac! God, I can't believe you made it. Isaac, we ran to more of them on the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down. Jak się domyślam, to nawet jak mam transmisję, to nie mogę oczekiwać spokoju. But first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. Now, what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac. If I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Nicole, więc tak ona się nazywa. Mhm, tak mamy iść, tak? Warsztat. Czym jest warsztat? Magazyn, tlen. Tlen nam też się kończy? Szlakby to. Okej. Dobrze. Niezbędna płyta danych. Okej. O, zapis gry. Jak fajnie. Poczekajcie chwilę, ja sobie zapiszę. I my sprawdzimy, gdzie jest kolejne. Gdzie ja jestem? Aha, ja jestem tutaj. Kolejny jest kawałek dalej. Zajrzę się jeszcze chwilę i ja chyba będę na dzisiaj kończyć, moi drodzy. A, oni tam są tam. Będziemy kończyć, bo... Kurczę. Trochę jestem zestresowana tą grą. Się za bardzo nakręciłam, jak za bardzo się wczułam. Ja wiem, że to fajne, jak będę krzyczeć, ale no, bez przesady, ludzie. Kolejne odcinki obiecuję, że będą dłuższe. Fajny ten hełm jest. Bardzo fajny. Dobra. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Chyba już wam, jeszcze wam nie dziękowałam. No nieważne.
Serdeczne dzięki, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku.